My Polacy bardzo często lubimy narzekać. W momencie, kiedy system jest zdezorganizowany, nieuporządkowany, to też tak ile pieniędzy byśmy do niego nie wrzucili, to generalnie zabraknie. Od 2016 roku praktycznie są leczeni pacjenci na najwyższym światowym poziomie. Nie kreuje takiej ogólnej szczęśliwości w narodzie i może być potem na sam koniec to narzekanie polskie z tego wynikać. Oko Rady. Podcast dla zdrowia Twoich oczu. Rozmowy Małgorzaty Pacholec z ekspertami. Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnych Oko Radach. Ja się nazywam Małgorzata Pacholec. Jestem osobą ociemniałą z powodu jednej z genetycznych schorzeń siatkówki, więc kiedyś widziałam, długo traciłam wzrok, teraz już nie widzę. Dzisiejszym ekspertem, naszym wspaniałym gościem, wyjątkowym gościem jest pan profesor Marek Rękas. Profesor Marek Rękas jest krajowym konsultantem do spraw okulistyki od 2016 roku. Jest to stanowisko, na które powołuje minister zdrowia. I chciałabym dzisiaj pana profesora, w ogóle bardzo dziękuję, że pan profesor przybył do naszego studia, żeby nagrać dzisiejszą rozmowę dla, myślę, że bardzo dużej grupy ludzi zainteresowanych problemami wzroku. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj jest dobry wieczór, powinnam powiedzieć, bo pan profesor po długim swoim dniu pracy nagrywa dzisiejszą rozmowę z nami wieczorem. Także panie profesorze, pięknie dziękuję. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie profesorze, chciałam pana zapytać, po co minister powołuje konsultantów, bo przecież też są konsultanci innych dziedzin medycyny. Tak naprawdę to po co ministrowi konsultanci? No po to, co i wszystkim wiedza, którą chcemy sprzedawać, czy przekazywać, jest potrzebna, no bo my jesteśmy konsultanci, fachowcami w swoich dziedzinach medycyny. Minister potrzebuje tutaj dorady. Jesteśmy jakby doradcami ministra zdrowia. Czy minister sam zadaje pytania, czy to konsultant sam idzie z różnymi propozycjami do ministra? Myślę, że to zależy od stylu konsultanta, prawda, bo minister zadaje pytania, owszem, bo to my jesteśmy doradcami, to nie tylko minister bezpośrednio, ale różne departamenty, Narodowy Fundusz Zdrowia, wszystkie właściwie ochrony zdrowia, czy Rzecznika Praw Pacjenta, no wszystkie, jakie sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, to jest taka podstawowa doradcza działalność konsultanta krajowego. No ale z drugiej strony konsultant krajowy też może mieć inicjatywę. No, konsultant krajowy opiniuje konsultantów wojewódzkich, czyli ma wpływ na to, jak są powoływani. Może też chcieć próbować ich odwołać oczywiście, ale oczywiście tutaj powołują wojewodowie, bo to jest władza powołuje, a my mamy taki doradczy głos, no ale też jest ważny, no i oczywiście możemy też kreować całą politykę w danej dziedzinie. To wymaga też dużo czasu, no bo trzeba przekonać do swoich racji tych, co mają siłę, czyli dany rząd, danego ministra, jego wiceministrów, no bo też i tu wiceministrowie mają różne zakresy odpowiedzialności. No i to zależy, w czym chcemy się jakby, powiem brzydko, wykazać, ale to nie chodzi o wykazanie, tylko o zorganizowanie państwu właśnie systemu. No właśnie chyba tej najlepszej okulistyki w naszym przypadku, prawda, na najwyższym poziomie, najlepiej to światowym poziomie, bo my pacjenci to mamy zawsze takie myślenie, że w Polsce to pewnie jest gorzej niż gdzie indziej. A ja chcę zapewnić
wszystkich naszych oglądających, że pan profesor Marek Rękas, który jest krajowym konsultantem od 2016 roku, a więc już tyle lat, że można ocenić jego działalność w tym zakresie. No, jest autorem, jest współautorem, ale też i tym głównym motorem zmian, które się dokonują w okulistyce. Ja chcę tu publicznie podziękować panu profesorowi, bo pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, wiele lat pracuję w naszym stowarzyszeniu, że kiedyś mieliśmy bardzo duże kolejki do operacji zaćmy, prawda? To były olbrzymie problemy z dostaniem się do dokonania tej operacji. Pan profesor wymyślił, ale przede wszystkim zrealizował te zmiany. Też nie było pewnie łatwo. No oczywiście, znaczy tutaj trzeba powiedzieć, proszę państwa, że no rzeczywiście jest tak, że Polacy trochę myślą, że nasz system opieki zdrowotnej to jest jakiś system w ogóle tragiczny. Ale przecież my, profesorowie, konsultanci jeżdżą po całym świecie i wiedzą, jak to wygląda w różnych innych krajach, które nawet są często i bogatsze od nas. I ta opieka zdrowotna jest w różny sposób zorganizowana. Trudno jest nawet ją czasami porównywać, ale jeżeli patrząc od strony pacjentów, dostępność do lekarza, no to w Polsce nie jest ona taka wcale zła, bo medycyna jest taką dziedziną, w której jakie byśmy pieniądze nie przeznaczyli, to i tak będzie oczywiście, tych pieniędzy za mało, nie? Oczywiście. W związku z tym każdy musi próbować wprowadzać taki system, takie reformy, takie zmiany, które dadzą pacjentowi tak ogólnie mówiąc, najwięcej za najmniej pieniążków. Tak? I tu są pewne agendy, które tego pilnują, chociażby Agencja Oceny Technologii Medycznych, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia. Bo to z jednej strony jakość, prawda, nowe terapie, nowe standardy, z drugiej strony trzeba policzyć, czy nas na to stać. I kolejna rzecz, czy mamy kim to zrobić, prawda? No i czy czasami nie jesteśmy też wykorzystywani, bo trzeba wiedzieć o tym, że nie wszystkie nowości ostatecznie sprawdzają i wejdą do systemu. Czasie. Ale i tu właśnie od tego jest chociażby funkcja doradcza i konsultanta krajowego w danej dziedzinie, że trzeba umieć też powiedzieć nie, prawda, i że to się nie opłaca, albo trzeba skierować czasami pacjenta na jak, bo pacjenci różnie też wierzą w takie rzeczy, prawda, które są czasami nienaukowe. Nienaukowe, ale no kto, zawsze pacjent któż... będzie poszukiwał, prawda, no ratunku też, dla siebie. Tak, w pewnym momencie można się spotkać z tym, że nadzieja kosztuje najwięcej, prawda, w systemie. No i to też jest tak. Ale też trudno jest odmówić, prawda, tej nadziei. Nadziei się nie odmawia, dlatego system jest tak skonstruowany, że chce zapłacić za to, co jest skuteczne i na co nas stać, ale z drugiej strony, jeżeli nas na coś nie stać, albo jest to niema udokumentowanej skuteczności, no to też czasami, jak obserwuję, no to się odbywa poprzez zbiórki, pacjenci są, finansuje się ich leczenie poprzez różne fundacje i to jest przecież cały system, tak? Natomiast no, konsultant krajowy, tak jak ja sobie to wyobrażałem w swojej sytuacji, staram się załatwiać sprawy systemowe jedna po drugiej, tak? Aha. I ta zaćma. No właśnie, zaczęłam od tej zaćmy, bo ja, przepraszam panie profesorze, ja chciałam też przy tej okazji powiedzieć naszym oglądającym, że pan profesor jest krajowym konsultantem, ale został wybrany dlatego, że jest wybitnym ekspertem z dziedziny okulistyki, jest praktykiem przede wszystkim, jest okulistą, jest chirurgiem i jest
specjalistą wybitnym. No ja zawsze słyszałam o zaćmie, o, przepraszam, zaćma też, ale o Jaskrze, a Jaskrze przecież też nagrywaliśmy podcast, odsyłam zainteresowanych do podcastu o Jaskrze. Pan profesor opracował no, w skali światowej metody leczenia mikroinwazyjnego, prawda? To już nie wchodząc już w szczegóły, to chcę z pewnością zapewnić wszystkich, że pan profesor jest, wie o czym mówi, bo jest praktykiem, doświadczonym okulistą, chirurgiem, mikrochirurgiem. Zaćma to też przecież i to trudne zaćmy, ale też i rekonstrukcja przedniego odcinka oka. No i Jaskra. Zawsze myślę, że pan profesor to jest guru od w Polsce, ale i na świecie od leczenia. No środek, który prowadzę, mam przyjemność prowadzić w Wojskowym Instytucie Medycznym. No profesor jest przecież szefem, prawda, naszego. My wszyscy znamy pod no, szaseru w Warszawie, ale jest to Wojskowy Instytut Medycyny Medyczny i profesor jest szefem, kierownikiem właśnie okulistyki. No także i przy okazji jeszcze pełnię tam funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych. To jest też taka dziedzina, która... Oczywiście. Która... Wiedza i kompetencje są potwierdzone wieloma nagrodami. Ja już tutaj nie będę przytaczać, bo przecież trudno jest rzeczywiście wszystko wymienić, ale rzeczywiście jest pan wyjątkową osobą, cenioną. Ale właśnie też pytam o tego konsultanta, dlatego że domyślam się, że jest to bardzo trudno pogodzić też wiele tych ról, prawda? Okulisty, ale też i konsultanta, ale też to są rozmowy przecież z władzą, prawda, która odpowiedzialna jest za no, pieniądze publiczne, prawda, budżetowe. I to jest myślę, że to jest takie szukanie złotego środka. To trochę jest jakby dalszy ciąg kariery, bym powiedział, no dlatego, tak? że ja rozpoczynałem swoją karierę jako okulista w małym ośrodku powiatowym w Dęblinie. I tam około 32 roku życia byłem ordynatorem i tak się przyglądałem temu systemowi. Myślę, że tak mówię i tak do końca życia. Tam nie było dużo pacjentów w takim ośrodku. No i się zdecydowałem przejść do Warszawy. I tam żeśmy zaczęli właśnie od budowania pozycji instytutu, wtedy pod kierownictwem mojego byłego szefa, profesora Stankiewicza. I zaczęliśmy właśnie od operatywy Jaskry. No. My w tej chwili wykonujemy najwięcej operacji jaskrowych w Polsce w Wojskowym Instytucie Medycznym. I to wiem, że bardzo trudne przypadki. Tak, i wielu pacjentów, za co teraz... Ale to było za mało. No ale, wiem, to ale ja też dlatego, tu chciałam podziękować panu profesorowi, bo rzeczywiście jest tak, że do pana profesora są kolejki ogromne, ale te najtrudniejsze przypadki, gdzieś zawsze pan otworzy drzwi, bo pan rozumie, że... No ale ta Jaskra w pewnym momencie była taką dziedziną dominującą w Wojskowy Instytut Medyczny, no ale uważałem, że to trzeba równoważyć. Rozwinęliśmy potem następne dziedziny, jak witrektomia. No też jesteśmy potężnym ośrodkiem witrektomijnym. Robimy 1000 operacji witrektomii. Panie profesorze, witrektomie to są w sumie takie, można powiedzieć, to już takie najbardziej skomplikowane chyba operacje, prawda, na oku. No jakby myślę, że wszystkie te dziedziny, jak się człowiek wysoko wyspecjalizuje, to już starczą, są bardzo skomplikowane. Kiedyś tak taki myślałem, a dzisiaj uważam, że one się wszystkie uzupełniają, bo jedna bez drugiej nie może funkcjonować w ogóle, bo powikłania z witrektomii znajdują się w jaskrze, powikłania z jaskry znajdują się w pracy. Ja jestem takim przypadkiem, tak. Panie profesorze, tak właśnie, bo to jestem i też... I tu żeśmy to wszystko rozwinęli w Wojskowym Instytucie w ten sposób, że w tej chwili mamy właściwie tą potężną witrektomię. Mamy również bardzo największy ośrodek, również jeśli chodzi o okuloplastykę. Aha. W Polsce i nowotwory w tej chwili uruchomiliśmy jako takie najświeższe dziecko Wojskowego Instytutu Medycznego.
Także to jest pełnoprofilowy. Właściwie nie mamy w tej chwili tylko chirurgii dziecięcej, no bo poszukujemy anestezjologa, który się będzie chciał tym zająć. Ale też, też się zajmiemy. Też się zajmiemy, bo tak. Czyli to są, proszę bardzo, czyli pan profesor w swoim, w swojej klinice, prawda, którą kieruje, tak naprawdę wszystkie przypadki, wszystkie choroby. Mhm. Tak, tak, jeśli chodzi o okulistykę, to oprócz okulistyki dziecięcej w tej chwili wszystkim się możemy zająć. No i w końcu, no, jeżeli idziemy tak szeroko, bo to tak można powiedzieć, to jako konsultant krajowy i organizacja całego systemu, no to jest jakby jeszcze uzupełnienie tego wszystkiego, co się w okulistyce robi, czy się chciało zrobić, co się udało. No i w związku z tym też chęć uporządkowania tego w sumie systemu, bo właśnie to, co żeśmy zrobili zaćmą, to jest taka forma porządkowania. No i chyba wszyscy tutaj możemy to namacalnie sprawdzić na własnej skórze, że kolejki są w zasadzie naprawdę symboliczne, prawda? Kolejki zawsze zależą od finansowania, to tak jest, ale i od reform, tak? Jeżeli robimy reformę, to musimy finansować, bo to nie, jeżeli jest system zdezorganizowany, w jakimś tam sensie, to nawet nie wiem, jakie pieniądze byśmy dołożyli do systemu, no to on nie będzie funkcjonował. Natomiast jak zrobimy odpowiednią reformę, postawimy wymagania ośrodkom, tak jak to właśnie przy tej dużej zmianie dotyczącej zaćmy było, a z drugiej strony zagwarantujemy finansowanie, no to pacjent, każdy z tego skorzysta, bo pani mówi o kolejkach, to właśnie pacjenta najbardziej te kolejki interesują. Chociaż my już teraz uczymy pacjentów, że nie tylko o kolejki chodzi, prawda, tylko chodzi o jakość, o właśnie. No tak, o jakość też jest zrobione. Pan profesor jest też specjalistą, dzięki któremu w ogóle mówi się i można już mierzyć jakość w okulistyce. I myślę, że to jest, wiesz, myślę, że ogromne osiągnięcie, którego tak naprawdę na co dzień pacjent nie wie, bo nie ma jak sprawdzić, ale warto o tym mówić. Znaczy, jakość zrobiliśmy właśnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, że jakość leczenia zaćmy jest opisana parametrami. Tych parametrów są parametry takie organizacyjne, które mówią, jak ośrodki sobie z tym problemem kolejkowym radzą, ale z drugiej strony też są parametry jakościowe, które mówią, jak dany ośrodek operuje. I właściwie teraz, jak będzie wchodzi ustawa o jakości, no to Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia będą musiały się zacząć przyglądać tym ośrodkom i oczywiście na samym końcu chodzi o to, żeby premiować te ośrodki. No właśnie, poprzez żeby zróżnicowane było, tak, żeby mistrz dostawał najwięcej. Żeby stosowne było finansowanie. I to jest tylko część jakości, dlatego że druga część jakości, no to jest oczywiście jakość od strony pacjenta. Ale rzeczywiście, znaczy my to tak uważamy. Czyli to, żeby pacjent wziął sobie oprogramowanie i napisał, czy wszyscy byli tak mili, jak trzeba, nie? I to jest jakby ta druga część jakości. Tak pocieszające jest to, że właśnie niedawno, bo kilka dni temu zgłoszono się do mnie, żeby pracować dalej nad okulistyką, nad następnymi elementami właśnie opisywania tych parametryzowania poszczególnych dziedzin okulistyki, tak jak właśnie witrektomia, żeby opisać jakość witrektomii, żeby w jaskrze opisać... Pod względem jakościowym, tak? Tak? Jak można to ocenić, tak? Tak, właśnie. I to akurat tym razem to nie była moja inicjatywa, bo tamto była moja inicjatywa. Ja to zapragnąłem, żeby tak było, więc tak. Było kilku... Zapoczątkował pan właśnie. Tak, ludzi, którzy chcieli w tym pomóc, między innymi prezes obecny Narodowego Funduszu Zdrowia, że
że najpierw zrobiliśmy tą jakość właśnie w Wojskowym Instytucie Medycznym na serwerach Wojskowego Instytutu Medycznego, ale potem pan prezes przejął to jako wdrożenie do systemu. A teraz jest ten ciąg dalszy, bo ta jakość została opisana i w Zaćmie, i w AMD, i dzięki temu państwo możecie obejrzeć to na stronach zakładce Zdrowe Dane i zobaczyć, jak który ośrodek po prostu leczy pacjentów w zakresie zaćmy, ale też jak to wygląda na przykład w zakresie AMD, programu lekowego AMD. Ja przy tej okazji chciałam, panie profesorze, podkreślić, ale też pięknie podziękować w imieniu tych dziesiątek tysięcy ludzi leczonych w programie lekowym leczenia chorób siatkówki, bo tak teraz ten program się nazywa. Jest to AMD, DME. Wiem, że pan profesor już ma kolejne pomysły, ale też i działania w kierunku rozszerzenia o nowe leczenia różnych innych chorób do tego narzędzia, jakim jest program lekowy. Myślę, że w najbliższym czasie się może udać właśnie program, może być uzupełniony o chorobę Lebera właśnie. Panie profesorze, mam gęsią skórę, jak słyszę od pana. No właśnie to jak nie stajemy, prawda, w tych działaniach o tą chorobę Lebera, czy też o zakrzep żyły środkowej siatkówki, który też jest dużym problemem, szczególnie w tej młodszej populacji pacjentów, panów, którzy na przykład się nie leczą na nadciśnienie albo generalnie... Ale musimy więcej edukować pacjentów na ten temat. Zakrzep żyły środkowej jest bardzo taką ciężką chorobą ostatecznie, bo mało, że doprowadza do uszkodzenia widzenia, to jeszcze na koniec pojawia się jaskra krwotoczna, która jest w ogóle ciężka w leczeniu i często się może to skończyć nawet usunięciem oka. Także w momencie pojawienia się zakrzepu warto, żeby był taki program, narzędzie, które daje pacjentowi, a z drugiej strony lekarzowi obowiązek, a pacjentowi jakby gwarantuje systematyczne leczenie. Bo są możliwości objawowego, tak? Objawowego leczenia. To jest takie samo leczenie jak w AMD i w DME, tak? Natomiast... I jest na to szansa, panie profesorze, że program będzie rozszerzany o nowe jednostki chorobowe? Bardzo chciał, dlatego działamy w tym kierunku. Ja mówię, że mamy tutaj, bo chciałam państwu powiedzieć, że tak jak wspomniałam o AMD, o DME, zresztą słyszę, że nowe leki są dopisywane, prawda? Jest rozszerzany program lekowy o nowe możliwości wyboru leków i terapii przez lekarzy, że to lekarz ma coraz większy arsenał broni przeciwko tym chorobom. Tak, te nowe leki, nasz system właśnie pacjentom gwarantuje, ale jak już... Ale to się samo nie robi, panie profesorze, więc dlatego bardzo dziękujemy. Robi się dlatego, że tak uważamy, tak, a z drugiej strony, że nasi naukowcy, nasi profesorowie jeżdżą na zjazdy międzynarodowe, ze mną kooperują w tym zakresie, bo ja przecież nie jestem specjalistą wszystkich dziedzin. A właśnie, bardzo się cieszę, że pan to mówi, bo nie ma... Ale tak słuch. Jak właśnie. Czyli jest współpraca. Mam swoje dziedziny, które tu pani wymieniła. Tak, jest pani ekspertem, ale w innych też zasięga pan też opinii innych. No bo inaczej kolegów się nie da niczego stworzyć, ale do czego też zmierzam, że te programy lekowe, które funkcjonują w Polsce, to
trzeba sobie powiedzieć, że w niektórych sytuacjach na świecie to wcale tak pięknie nie wygląda, no, bo chociażby niekiedy, już nie wymieniając tu krajów, ale samym Awastinem są leczeni pacjenci. Wiem. W ramach systemu. I chciałam tutaj też powiedzieć, że tak jak my Polacy bardzo często lubimy narzekać, to akurat myślę, że na pewno dzięki panu profesorowi, ale też i innych osób, bo oczywiście to sukces to też nie jest, prawda, no dziełem jednej osoby, to jednak jest nawet jest sukces, nawet jest wynika ze współpracy. Z oponentami. No, to też, prawda, bo to warto rozmawiać, prawda, na argumenty. Rozmawiać, prawda? Albo mieć takiego przeciwnika, żeby mu pokazać, że jednak można lepiej. Leczyć, ale chcę powiedzieć, że nasz program lekowy jest to fantastyczne narzędzie, ale też i przez już tyle lat, od 2016 roku praktycznie są leczeni pacjenci na najwyższym światowym poziomie według standardów towarzystw naukowych i są efekty, bo tak jak o AMD kiedyś mówiliśmy, że to jest epidemia ślepoty XXI wieku, to dziś zostałam też już nauczona, że jest to oczywiście, że epidemia, bo jest tego dużo, ale już nie jest, już leki i terapie, które są w Polsce stosowane, nie prowadzą wprost do ślepoty, tylko właśnie hamują, czyli jest to owszem epidemia choroby, ale z zachowaniem widzenia. I za to dziękujemy, panie profesorze. No tak, tu jeszcze nie jest to, co zostało wdrożone, oczywiście musi być pilnowane i rozwijane o te nowości, ale z drugiej strony dalej musimy organizować system, jest ten problem ciągle późnej rozpoznawalności, czyli dostępności do leczenia pacjentów na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Bo tak przerwę panu, ale to tak, wiemy jak leczyć, mamy narzędzia w Polsce stworzone i system i sposób leczenia na najwyższym poziomie, ale ciągle pacjenci, my Polacy, my w Polsce, nie mówimy o innych krajach, bo nie wiem jak tam jest, ale myślimy, że jak urodziliśmy się widzącymi i zdrowe oczy mamy, to tak zawsze będzie. A okazuje się, że niestety są choroby, które odbierają nam podstępnie, prawda, wzrok i nie badamy się na tyle wcześnie, żeby choroby uchwycić na wczesnym etapie. Bo w tych naszych chorobach, akurat w których mamy możliwości i narzędzia do zatrzymania procesu degeneracji wzroku, utraty wzroku, ważne jest kiedy, tak? I wczesny etap. To we wszystkich chorobach taka zasada obowiązuje, tak? Tylko po drugiej stronie jeszcze musi być odpowiednie finansowanie, prawda? Tak, możliwości organizacyjne, łatwość dostępu, prawda? No tak, jeżeli zorganizujemy system tak, że każdy pacjent będzie miał dostępność do leczenia szybką, taką krótką, po drugiej stronie muszą politycy tak zorganizować nasze przychody państwa chociażby, żebyśmy mieli mogli to sfinansować, tak? I to właśnie konsultant krajowy między tymi dwoma biegunami się porusza, tak? Ach, właśnie. Czyli jak chce reformować system, a rządzący w danej sytuacji mówią, że niekoniecznie, to znaczy, że nie ma za co zapłacić. No tak? Właśnie, bo to niestety, panie profesorze, czy mamy świadomość, że w Polsce nie wiemy ile, ale jest część Polaków, którzy tracą wzrok, a którzy gdyby trafili na czas w odpowiednie miejsca, mogliby utratować widzenia? Są tacy? Myślę, że to w każdym kraju tak jest. Ale mówimy o Polsce. Są tacy. Oczywiście, że jeżeli by dostępność była wyższa do okulistów, to by była wcześniejsza diagnoza. Jakby była wcześniejsza diagnoza, to czyli jest o co walczyć, jest o co walczyć, o czym zawsze mówić. Dlatego, panie profesorze, my tu zapewniamy, dążymy do ideału, że my z panem profesorem, my pacjenci, mamy ten sam cel.
Nie, no dokładnie, no ten sam cel, trochę on jest inaczej sparametryzowany oczywiście, bo pacjentowi chodzi o to, żeby był na najwcześniejszym etapie leczony, dobrze, żeby był leczony, a lekarzom chodzi o to, żeby to, za co robią całe życie, żeby było sfinansowane na poziomie szpitala. Na poziomie szpitala i wtedy wszyscy są zadowoleni. A moim jakby takim celem jest to, żeby zagwarantować finansowanie na całą okulistykę w zamian za reformy. No tak, tak, bo czasami jest krótka kołdra, więc to, żeby starczyło na różne pilne sprawy. Ale właśnie konsultant krajowy, czy ja mam taką wizję, proponuje duże reformy w danej dziedzinie, w okulistyce na przykład, tak jak ja to sobie myślę, uczciwie rządzącym powiedzieć trzeba, jak to powinno wyglądać, ale z drugiej strony zażądać pełnego finansowania danej dziedziny, tak? Bo w momencie, kiedy dezorganizujemy, czy system jest zdezorganizowany, nieuporządkowany, to też tak, ile pieniędzy byśmy do niego nie wrzucili, to generalnie zabraknie, a z drugiej strony możemy to optymalizować, chcieć przecież wszyscy, to nie jest tylko lekarza cel, ani pacjenta, żeby byli wszyscy dobrze leczeni, ale też przecież polityków. Ale tak? Oczywiście, że tak, bo przecież powinien być, żeby ludzie, którzy tracą wzrok, no to wiemy, że koszty ich utrzymania są dużo często wyższe niż było zainwestowane w ich leczenie, prawda? Więc tak naprawdę... To chociażby to, żeśmy właśnie policzyli w przypadku cukrzycy, tak. Nieleczenie... Nieleczona takich, cukrzyca, prawda? Nieleczona cukrzyca, nieleczona, tak, nieleczone choroby... Sześciokrotnie przewyższa, prawda, no, ich leczenie, a więc kosztuje państwo de facto dużo więcej. No tak, także, bo produkujemy jakby taką rzeszę ludzi, którymi się musimy opiekować. Tak, jako państwo, tak, bo... A to jakby nie kreuje takiej ogólnej szczęśliwości w narodzie. No, i może być potem na sam koniec to narzekanie polskie z tego wynikać. No tak, ale my jeszcze chciałam tutaj podkreślić, bo myślę, że no, dla mnie to jest sprawa znana, ale też chciałabym powiedzieć naszym widzom, że pan profesor też ma takie spojrzenie na zdrowie Polaków też, pod kątem nie tylko takiego dobrostanu, że no dobrze by było, żeby wszyscy dobrze widzieli, no pewnie, żeby było dobrze, ale też pod kątem, myślę, że też bezpieczeństwa naszego kraju. No kiedyś o tym nie myśleliśmy, ale chcę powiedzieć też tak, że pan profesor jest pułkownikiem. Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym i ja pamiętam, jak kilka lat temu no byłam pod dużym wrażeniem, kiedy mówił pan o konieczności też no, zrobienia wszystkiego, żeby ratować ludzi przed, znowu tu jest chyba plaga, która jest ostatnio na całym świecie, narastania wad wzroku, a więc słabego widzenia no, z powodu no, różnych czynników. Nie będziemy dziś o nich mówić, bo może nagramy inny podcast na ten temat, ale pamiętam, jak pan profesor powiedział, że na potrzeby armii amerykańskiej, a więc to jest takiej siły, dzięki której my też możemy czuć się może i bardziej bezpiecznie, a szczególnie no, w sytuacji, w której się ostatnio znaleźliśmy, że dobrze widzący żołnierze, no to jest konieczność. A okazuje się, że my mamy bardzo dużo słabo widzących młodych ludzi. My mamy trochę taki system kwalifikacji generalnie do wojska od strony tej okulistycznej, że wybieramy, stwarzamy ideał, przepisy, które szukają idealnych ludzi. A pani powiedziała przed chwilą, że ten świat się zmienia.
90% społeczeństwa w Azji to już są krótkowidzy. No właśnie. Jakby tam mieli takie przepisy, to by nie było pilotów kogo na przykład. No właśnie. Więc systemy w różny sposób do tego podchodzą, ale generalnie raczej liberalnie niż właśnie w ten sposób, jak my to robimy w tej chwili. Bo my jeszcze te przepisy mamy takie, bym powiedział, na pewno więcej niż sprzed 30 lat. No stare. Nie powiedziałbym z poprzednich czasów. Tak. No, natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych są bardziej liberalne te przepisy, w związku z tym kwalifikuje się ludzi do wojska, jeśli chodzi o wzrok, i następnie się ich szkoli, wybiera się najlepszych, a jeżeli wzrok jest tylko problemem, który można załatwić, technicznym tak właśnie, technicznym. To też armia potrafi to umiejętny sposób sfinansować. No właśnie. Bo na samym końcu to jest tak, że się nie opłaca wyszkolić na przykład pilota czy strzelca wyborowego za wiele milionów euro czy dolarów, żeby potem takiego człowieka wypuścić z armii do cywila, prawda? Bo to przecież z naszych podatków inwestujemy w takie szkolenie. Więc ja tak właśnie, panie profesorze, to tylko my tak dotykamy kilku problemów, ale to pan porusza się w takich makro problemach. Ja tutaj w tym zakresie najchętniej bym to prawo zmienił, tylko że jak to zrobić, to nie wiem. Na razie to pan leczy pacjentów, leczy Polaków też z wad wzroku, prawda? Tym się zajmujemy generalnie. I w tym zakresie również, bo ja akurat tutaj wprowadziłem w Polsce do dużych wad wzroku soczewki fakijne. No właśnie. I myślę, że... To też jest cud, chyba nie wiem, już techniki, prawda? Wiele lat temu, będąc chyba w Stanach Zjednoczonych, zacząłem myśleć o tych soczewkach fakijnych. To był problem duży, bo nie chcieli tutaj w ogóle w Polsce mieć przedstawicieli. Te firmy nie chciały mieć przedstawicieli. No ja przepraszam, panie profesorze, bo to my tu mówimy takimi trochę, prawda, skrótem, ale soczewki fakijne to nie są soczewki własne, to są sztuczne, prawda, takie udające nasze własne organy, czyli tak jakby okular, jak ktoś ma wadę wzroku, to tak jakby, czy ja dobrze mówię, tak jakby dodatkowy okular, tylko że nie na nosie, tylko wszczepiony do oka. Tak. Czyli pacjent dostaje okular do środka i w ogóle tak nie ma wady. Tak jakby nosił soczewki kontaktowe, tylko nie wymieniał ich codziennie. Czyli wygoda wyjątkowa. No tak, tak to można ogólnie powiedzieć. No tak bardzo prosto, ale no myślę, że to jest naprawdę cud XXI wieku chyba, tak? No to jest jedna z metod, która pozwala na korekcję właśnie wad wzroku, tak? Pacjentom z wadami wzroku różnymi korygować widzenie. I dodali do bliży, bo mają własną soczewkę, która akomoduje, czyli zmienia, prawda, tą ogniskową. No są też soczewki wieloogniskowe dla ludzi, którzy już akomodacji też nie mają. Czyli technika poszła, zdobycze te technologiczne są ogromne i my to też w Polsce mamy, dzięki właśnie takim osobom, takim ekspertom jak pan profesor. No ta dziedzina generalnie się bardzo dobrze rozwija w Polsce, bo chirurgia refrakcyjna to jest też część tej chirurgii, która się zajmuje poprawą widzenia właśnie w wadach wzroku, takich jak krótkowzroczność, czy nadwzroczność, czy astygmatyzm. W tych większych wadach właśnie bardziej jest wykorzystywane są te soczewki fakijne, czyli takich wadach powyżej 6-8 diopcji powyżej tej wady, to bardziej te soczewki fakijne, czyli chirurgia wewnątrzgałkowa. No i z tych metod korzystają na przykład, jak żebyśmy rozmawiali o wojsku. No właśnie. Korzystają właśnie te służby, które potrzebują być super sprawne. No dokładnie. I to natomiast system kwalifikacji do armii od strony właśnie krótkowzroczności mają bardziej liberalny niż polski, bo
Ja kiedyś pracowałem w takiej komisji wojskowej, kwalifikowałem pacjentów właśnie do szkoły lotniczej w Dęblinie. No w Dęblinie, to tak, znana przecież. I te przepisy właściwie od początku tej mojej kariery się nie zmieniły, a powinny być zliberalizowane moim zdaniem, bo u nas już te metody wszystkie są. Ale to jest jakby na pewno... Ale to jest przyszłościowe, prawda? To jest jakaś droga. Co byśmy nie dotknęli w tych dziedzinach, które są jeszcze niezrobione, to tak. Są właśnie przyszłościowe. Przyszłościowe, ale panie profesorze, no tutaj my dotykamy właśnie takich wielu spraw, że wiemy, że wzrok to jest narząd bardzo, prawda, oczy, wzrok, bo to jest cały układ. Oko to tylko pierwsza część, prawda, tego systemu wzrokowego, czyli oko, nerw wzrokowy, mózg, to dopiero widzi, prawda, to jest system. Jest bardzo dużo różnych schorzeń i z bardzo wielu i wad wzroku, z powodu których ludzie widzą gorzej i tracą wzrok, ale też jest mnóstwo już rzeczywiście obiecujących sposobów zahamowania wielu chorób, ale wymaga to rzeczywiście i wiedzy, kompetencji, sprzętu, leków, no i przede wszystkim zorganizowania tego systemu leczenia, i za to odpowiada między innymi konsultant krajowy, właśnie ten ekspert, czyli musi pan się ciągle szkolić, prawda, panie profesorze? No to na pewno, mieć wiedzę, co to trzeba zmienić, jak i widzieć to w całości. A z drugiej strony szukać takich wpływów, żeby to zmienić. Bo, no właśnie, bo to... rządy się zmieniają, panie profesorze, a problemy są ciągle te same, prawda? Bo to bez względu na to, czy... Albo są nowe, które... Albo są nowe, oczywiście. Jeden rząd rozwiąże jeden problem, a drugi może drugi. I tak to trzeba ten temat myśleć, bo w sumie przecież to nasz wspólny interes, bez względu na zapatrywania polityczne. Choroby są demokratyczne, panie profesorze, prawda? I jakby dotykają wszystkich. Bez względu na poglądy, barwy polityczne, i w związku z tym trzeba się spotykać, rozmawiać, a może się coś uda. No i panie tak profesorze, to a czy taki zwykły pacjent to coś ma, jakieś sprawy, które powinien załatwiać aż na szczeblu krajowego konsultanta, czy nie? Konsultant krajowy jest, tak jak żeśmy mówili wcześniej, doradcą ministra zdrowia. Tak jest. Ministra czy organów państwowych, natomiast na pewno nie jest to król okulistów, tak? Który będzie ustawiał wszystkich okulistów, bo mamy demokrację i w demokracji to tak działa, że jak powstaje jakiś problem czy roszczenie, to pacjent ma drogę odwoławczą, a nawet do sądu włącznie. Tak? Ale czy są takie na przykład procedury, które na przykład zależą od, nie wiem, zgody krajowego albo wojewódzkiego konsultanta? Czy to jest, tak, czy to, są, nie, takie, to, czy są to, takie sprawy? Oczywiście, że do kompetencji, które należą, tak, właśnie państwa. To w tym zakresie współpracy z innymi okulistami, no to każdy jest lekarzem i odpowiada za swoje czyny, tak? Konsultant krajowy nie jest tutaj instytucją, która potwierdza, czy chyba że sąd go poprosi, tak? Czyli może być opinię, biegły, ale tak, to jest co innego. To myślę, że to tak. Natomiast jeżeli chodzi o zgody, tak, no właśnie. W związku z tym jest też tak, że to lekarz prowadzący decyduje, na co, jak leczyć pacjenta. Tak. I jeśli na przykład, i rozumiem, że jeżeli na przykład nie ma możliwości leczenia tu w kraju, tak? Jeżeli nie ma możliwości leczenia tu w kraju, no to nie konsultant krajowy, tylko wojewódzcy konsultanci. O to właśnie, ewentualnie, bo też właśnie dobrze wie. Ewentualnie konsultant krajowy w jakimś tam systemie odwoławczym. Rozumiem. Bo pacjenci czasami myślą, że nie ma możliwości leczenia w kraju, ale czasami ta możliwość jednak jest. To nie jest tak, że leczymy się tam
tam, gdzie chcemy, tylko w naszym systemie. Mhm. Bo ja tylko próbuję natomiast... tak jakby zrozumieć taki system, czy ktoś powie pacjent, o, jak tu usłyszałem takiego wspaniałego profesora, to ja tutaj zaraz koniecznie będę się do niego udawał. No to tak zawsze można, tak ja jestem normalnym lekarzem również. I oczywiście. Jeżeli coś ale wtedy jest pan po prostu profesorem okulistyki, prawda? I pracuje tak jak inni lekarze w takim samym systemie, na tych samych zasadach, tak? Natomiast jeszcze wracając do tego systemu dostępności na przykład w leków, jeżeli lekarze chcą skorzystać z jakichś leków, które są w Polsce niedostępne, ale zarejestrowane, bo to trzeba sobie o tym powiedzieć, to jest też taka możliwość właśnie poprzez system ratunkowego dostępu. Ale o tym, czy coś jest konieczne do zastosowania, decyduje ciągle lekarz prowadzący, nie konsultant krajowy. Krajowy czy wojewódzcy konsultanci. Pan potwierdza, że jest to dobra decyzja. Tak? Tak, czy że jest to dobra decyzja, że ten lek to nie jest leczenie na przykład nadziei, albo niepotrzebne kreowanie kosztów, tak, i tak dalej, bo czasami te lekarz, każdy ma swoją wiedzę i ta wiedza za aktualność tej wiedzy odpowiada każdy sam, prawda, przed pacjentem. Rozumiem. Tak. Czyli tak naprawdę lekarz jest odpowiedzialny. Najważniejszy, tak. Tak, najważniejszy pacjent jest oczywiście lekarz. Może wybrać lekarza i tu jest jego, prawda, to prawo, natomiast lekarz jest, nie może zwalić, prawda, o, ja tutaj bym dał, ale nie mogę, tak? A tak, to nie, to jest w ogóle, bym powiedział, nie, tak nie można, tak, robić, bo powiedzmy konsultant wojewódzki jest B albo konsultant krajowy jest B. A tak nie jest. Tak nie jest, bo lekarze sami leczą i sami proponują rozwiązania terapeutyczne dla pacjenta, czy chirurgiczne. Natomiast jeżeli o takie rozwiązania wystąpią, no to wtedy następuje weryfikacja. To jest taki wyjątkowy tryb, prawda? Tak, niełatwy, nie, ale jest. Ale jest możliwe. Ale jest. Niektóre leki są jakby bardziej tutaj wspierane w tym względzie, że są aktualne, a inne czasami, no bo różnie to widziałem, czasami też się stosuje takie leczenie, które już jest no nieaktualne, no to wtedy raczej takiego potwierdzenia się nie dostanie. No właśnie. No bo tak to na samym końcu wygląda w ten sposób, że żaden minister zdrowia nie chce płacić, a ja jestem ciągle jego doradcą. Rozumiem. za to, co jest nieaktualne. Już, bo ja pamiętam też, jak pamiętam kiedyś, naprawdę jeszcze zanim były leki tak zwane anty-VEGF, prawda, które są udowodnione, że zatrzymują chorobę AMD, to kiedyś były inne, prawda, inne terapie i one też były stosowane na danym etapie. No, wiadomo, że za jakiś czas może będą kolejne, prawda? Tak, że leki w anty-VEGF będą te gorsze. Może tak nowe, będzie. Bo ciągle, albo w innej formie się bo ciągle, pojawi. Prawda, bo ciągle szukamy terapii przyczynowych, prawda? Oczywiście. Albo innych dróg podania. Łatwiejszych, prostych. No. Pacjenci też chcieliby, Boże, żeby była taka terapia, żeby łyknąć w domu, prawda? No, i wiem, że są takie badania już kliniczne też. No i tak ten kierunek jest też rozwijany i właśnie albo żeby dostawać zastrzyk raz na rok, albo raz na dwa lata, prawda? Panie profesorze, ja zapytam pana, bo jest pan mimo tej późnej pory, ale chciałabym o jedną rzecz pana zapytać, bo wiem, że na pewno część pacjentów, którzy no, szczególnie cierpią na choroby, no tak jak ja, genetyczne, wiadomo, że dziś praktycznie te choroby są dziś nieuleczalne, prawda? Jest ich bardzo dużo mutacji, ale my też jako stowarzyszenie tyle zabiegaliśmy i myślę, że to już jest czas. Czy my mamy szansę, mówię szczególnie młodzi, którzy chorują albo dowiadują się, że są chorzy na genetyczne schorzenia, czy mogą się doczekać, myśli pan, diagnoz genetycznych?
prefundowanych oczywiście, bo dziś jest to wydatek kilkutysięczny, wiadomo, że diagnoza nie leczy, ale ta diagnoza już gdzieś szufladkuje pacjentków do poczekalni na konkretną terapię. Znaczy ja nie widzę tej jednej strony systemu, a mianowicie finansów, prawda, bo ja tego nie widzę, bo mi nikt tego nigdy nie pokazuje, tak, natomiast wiem, że taka diagnoza zależy właśnie od tych finansów i od rozwiązań finansowych. Jeżeli bym miał się wypowiadać jako lekarz, to jestem całkowicie się pod tym podpisuję, że tak powinno być. Dobrze. Tylko, że to słowo dobrze, powinno. Dobrze, ale to już jest dużo, dziękujemy. No tak, ale to ja przypominam sobie rozmowy nasze na temat chociażby innych naszych chorób genetycznych, no to ja nigdy nie byłem przeciwko takim rozwiązaniom, natomiast jeżeli rządzący mi mówią, że nie mają pieniędzy, no to ja rozumiem, że to może nie jest, póki nie ma leczenia. Ja też od mojego taty zawsze chciałem, żeby mi coś kupił, a jak mówił, że nie ma, to nie ma. To nie ma, ja rozumiem. Tak to działa. Tak. Ale czasami tak jak my mówimy, że diagnoza też zamyka też proces poszukiwania i czasami mnożenia bytów, prawda, niepotrzebnie, więc no, myślę, ale że też to... po drugiej stronie jest tak, że jak ta diagnoza jest, to czasami pacjenci poszukują takich rozwiązań, które są wcale niemedyczne i im szkodzą, bo ja też patrzę na system od strony tych takich różnych też spraw sądowych, albo bo też jako konsultant krajowy tutaj czasami jestem takim rozjemcem powoływanym przez sądy, przez do oceny danych spraw, no to też widziałem takie sytuacje, nie będę mówił szczegółów, no tak, ale oczywiście, które wynikają po części też z tego, że z jednej strony może być ktoś, lekarz, czy niekoniecznie w Polsce, który mówi, że coś wyleczy, a no my właśnie wiemy, że nie wyleczy, tak, a z drugiej strony jest pacjent z całą naiwnością. Odda ostatnie pieniądze i pójdzie na koniec świata, żeby uratować się. Potem dopiero się będzie na swoim przypadku uczył, jakie mogą być problemy. Także to też jest tak, że postawienie takiej diagnozy genetycznej no może kreować część problemów, tak? U pacjentów również, bo nie każdy z nas, nie każdy pacjent jest tak samo odporny psychicznie, nie każdy pacjent jest taki sam. Jeden bardzo by chciał, a drugi bardzo by nie chciał. Tak? A ja myślę, że jednak ci, co chcą, powinni mieć możliwość dowiedzenia się, co mi jest. Oczywiście, tylko że trzeba znaleźć takie rozwiązania na tego typu problem, prawda, który finansowe tak naprawdę, bo... Na szczęście już te diagnozy się jednak już staniały, więc miejmy nadzieję, że z każdym rokiem będą tańsze. Różne rozwiązania są kreowane w systemie, też i mamy coraz bardziej dużą grupę takich leków, które są szybko wprowadzane na rynek, a potem ich skuteczność według badań jest taka różna, tak, i systemy zdrowotne odpowiadają w ten sposób, że dobrze będziemy finansować, ale jak będzie efekt. Efekt, tak? No tak. No i wtedy za to, gdzie nie ma efektu, nie płacimy, a za to, co jest efekt, to będziemy płacić, tak? I natomiast interes firm farmaceutycznych z reguły jest taki, że najlepiej jakby za wszystko system zapłacił. I to jest jakby... ale wiadomo, że nam firmy farmaceutyczne też są do życia potrzebne, dlatego że oni głównie prowadzą jednak te badania kliniczne. No nie da się, bez firm farmaceutycznych funkcjonować. Dlatego też im pięknie dziękujemy za to, że jednak dostarczają tych nowych terapii. Oczywiście, no, badania kliniczne. Ja jestem członkiem Komisji Bioetycznej, akredytowanym w Wojskowym Instytucie Medycznym, to my ciągle to obserwujemy, te nowości chociażby, które są,
które już dzisiaj ja wiem, że są w badaniach chociażby w AMD, te właśnie leki o wydłużonych okresie, czy tabletki, które miałyby na AMD działać, prawda, i tak dalej, no to są one właśnie, to jest kreowane poprzez naukowców, którzy współpracują z firmami farmaceutycznymi. A z drugiej strony jest komisja bioetyczna, mówi, tu nie można, tam nie można. To no musi tak. być etycznie. Czyli musi być to ten złoty środek, prawda, i powiązanie jednak takich, no i dużo tych potrzeb, interesów, ale też ochrony pacjenta, prawda, bo gdzieś, no w końcu to wszystko ma służyć ludziom. No tak, to tak ma być, prawda. I pan też stoi na straży, za co ja serdecznie dziękuję. I panie profesorze, tak kończąc, i tak zostawiłam ten temat, bo sam pan wywołał ten temat, powiedziałam, że mam dreszcze, ale no, chciałabym pana zapytać o przyszłość. Będzie pan jeszcze konsultantem krajowym, bo jest to powoływanie na pewną kadencję. Wiem, że to jest do 2027 roku. Ja życzę panu, żeby pan miał zdrowie, żeby pan miał pomysły, żeby był pan tak kreatywny, jak pan jest. I życzę panu no, przyjaciół i ludzi, którzy rozumieją potrzebę pacjentów okulistycznych, żeby rozumieli to dobro, któremu pan służy. Jakie są teraz i jakie są perspektywy, bo powiedział pan o leczeniu choroby Lebera. Wiem, że to jest ultra rzadka choroba, jest może w Polsce, może kilkanaścioro ludzi, którzy mają tą chorobę i wiadomo, że nie oślepną i jest pierwsza terapia, genoterapia. Czy jest szansa, że w Polsce pacjenci, jest bardzo droga, tak naprawdę nikogo nie stać na nią. Nie będziemy mówić o cenie. Czy w ogóle jest szansa, że w Polsce, mówię o dzieciach, mają szansę. Ja znam dzieci, które mają zdiagnozowaną tą chorobę, i ich rodzice codziennie przeżywają dramat, tragedię, że wiedzą, że gdzieś jest leczenie, a nie stać ich na nie. Nie, no się, proces się toczy, tak? Jest dyskutowany program. Minister będzie dyskutował z firmą, żeby nie była aż tak droga. Dobrze, niech negocjuje. I właśnie, ale panie profesorze, czyli jest szansa, jest moim za zdaniem, co trzymać kciuki? Nie no, jakby jest szansa jest w tym, że taki program powstanie, tak? Aha. Myślę, że powstanie pod ścisłą kontrolą albo pod tak opisanymi wskazaniami, żeby rzeczywiście leczyć ludzi, którzy mają na to szansę, aha, tak? Profesorze, ja już pracuję w stowarzyszeniu 26 lat, Retina MD Polska. Pracowałam w Polskim Związku Niewidomych 30 ileś lat i powiem tak, że z ludźmi, którzy tracą wzrok, tracili wzrok, utracili wzrok, no sama mam takie doświadczenie, no mam wieloletnie to doświadczenie i na przestrzeni tego mojego tylko życia jest ogromny postęp medycyny, ogromny postęp okulistyki i w tym zakresie jestem optymistką, że ja wiem, że nie wszystkie, ale każdy uratowany pacjent to największe dobro, to indywidualne, prawda, że nie tylko statystyki, tylko każdy uratowany dzieciak, każdy uratowany człowiek, to jest wielka wartość. I ja, panie profesorze, z całego serca na pana ręce składam życzenia i podziękowania wszystkim, którzy przez tyle lat walczą o to, żeby w Polsce było coraz lepiej. A widzimy, że jest coraz lepiej. Także, panie profesorze, nie narzekamy, prawda? Nie narzekałam.
Ja też nie narzekałem. Panie profesorze, dziękuję za tą szczerość, bo panie profesorze, to, że jak pan, ile pan wątków poruszył, jak to jest skomplikowany w ogóle system zarządzania w ogóle, prawda, ochroną zdrowia, no a w tym przypadku okulistyką, jakie trzeba mieć kompetencje, jakie zasoby, jakie doświadczenie, jakie pomysły, jaką kreatywność. No i cieszymy się, że jest pan naszym konsultantem. Życzymy zdrowia, życzymy wielu uradowanych, ucieszonych, wdzięcznych pacjentów. No, dziękuję bardzo. Rozpoczęliśmy następny etap, że tak się wyrażę, reformy, bo jest... I pomysły są na dalsze zmiany pozytywne. Pomysły to są cały czas, tylko cudnie. Po prostu... te zielone światła muszą jeszcze być ze strony polityki. Ale panie profesorze, też bardzo proszę, żeby, jak ma pan czasami właśnie jakiś pomysł i jest pan, myśli, czy to, no ilu to sprzymierzeńców? Organizacje pacjenckie służą pomocą, bo myślę, że też jesteśmy taką grupą nacisku coraz sprawniejszą i myślę, że nasz głos też jest słyszany. Także panie profesorze, dziękujemy, że jest pan na naszym pokładzie, bo uważamy, że nie tylko pan służy ministrowi, ale minister służy pacjentom i pan też nam. Także dziękuję pięknie z całego serca za rozmowę i tak jak powiedziałam, życzę wszystkiego co najlepsze. Doceniamy bardzo pana pracę, chociaż wiemy, że na pewno jest ona trudna. Trudna, bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję, dziękuję państwu z całego serca i zapraszam na kolejne Okorady. Jeżeli podobają ci się takie treści, przekaż ten film dalej, aby mógł trafić do jak największej liczby osób. To dla nas bardzo ważne. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków.